Dzień dobry moje ptaszynki, z tej strony Pia, Sintra, Patryśka i ogólnie 100 dzieci challenge. Weszłam w naszego save'a pierwszy raz tak gdzieś od 2 tygodni i miałam pierwszą taką myśl, o co chodzi? Czemu one wyglądają tak samo? I okazało się, że Sintra w stroju do pływania wygląda identycznie jak Patryśka. Nawet mają takie podobne outfity i okulary. To jest Patryśka w formie ducha, kochani. I dzisiaj cele na tą rozgrywkę są dwa. Główny cel to wskrzesić Patryśkę, a cel numer dwa to w końcu wbić najwyższy level sławy i kariery Sintrze. Ja bym chciała, słuchajcie, osiągnąć taką nirwanę, taki efekt, żeby nam nigdy więcej już pieniędzy nie zabrakło i nawet jesteśmy na dobrej drodze, bo mamy obecnie na koncie 29 tysięcy jak nigdy. Wiecie, jak będziemy mieli hajs i tą karierę, to będziemy mogli się skupić tylko i wyłącznie na dzieciach i bardziej o nie zadbać, więc to są nasze bliźniaczki. To jest B, nasz najstarszy syn obecnie. To jest Konwalia, a to jest Róża. A to jest nasze najmłodsze niemowlę Bart. Sintra oczywiście jest w zaawansowanej ciąży. Poród za nie wiadomo kiedy, więc poród może właściwie być w każdej chwili, w każdej sekundzie, widzowie. I ja będę ptaszynki brutalna. I zamykam tutaj Sintrę normalnie w tej chacie. Przeniosę tylko jej stanowisko do domu Patryśki. Ona i tak tutaj w nim nie mieszka. Ten pomysł nam nie do końca się udał, więc będzie tu dla niej idealny kącik i ona tak jakby spędzi tutaj powiedzmy 2 dni, zależy jak nam się uda, na pracy i na zajmowaniu się tym nowonarodzonym dzieckiem, które lada moment się urodzi. No a dziećmi zajmie się babcia Patryśka. No i ja wiem, że póki mamy Patryśkę w rodzinie, to nie będziemy mogli mieć nigdy full dzieci, tylko zawsze będzie jeden slot w rodzinie zajęty na Patryśkę, ale to jest poświęcenie, na które jestem gotowa. Jest wprost idealnie, widzowie, bo dzieci odrabiają lekcje, Patryśka im pomaga, zrobiła im kolację, a Sintra może rzeczywiście w spokoju zająć się pracą. Właśnie kazałam nagrać jej nowy film i będziemy po prostu cisnąć. Ona teraz robi recenzję zabawek dla jej dzieci. Jest wschodzącą gwiazdą. Totalnie wybrałabym tą ścieżkę kariery, gdzie dostajecie prezenty od fanów i gdzie oni was naśladują, a na koniec tworzycie własną markę. Myślę, że to najbardziej by nam się przydało na ten moment. O, ja nie wierzę! Ja w ogóle teraz zobaczyłam na dziewczynki i okazało się, że one mają po 6, więc ja mogę je dorosnąć właściwie. A one niepotrzebnie odrabiają teraz te lekcje. No dobra, to robimy urodziny. Nawet Sintrę tutaj ściągnęłam, żeby była na tych urodzinach. Zaczynamy od Konwali. Okej, dlaczego ona nagle ma siwe włosy? Ej, okazało się, że zrobiła się troszeczkę brzydsza. Jaka cecha samotniczka i kleptomanka. Wróżę jej karierę kryminalną. Teraz czas na Różę i ja jestem mega ciekawa, czy ona będzie wyglądała jak dorośnie teraz podobnie do siostry. I... o, nie zmieniła koloru włosów. Okej. Ona z kolei jest totalnym przeciwieństwem swojej siostry. Może zrobimy z niej kucharkę, kochani? Jeszcze w rodzinie chyba nie mamy kucharki. No dobra, sytuacja jest opanowana i teraz jak wskrzesimy Patryśkę? Ja myślałam o studni życzeń, ale ona jest zbyt kapryśna i ja się boję ryzykować i tak już straconym życiem Patryśki. I ona ogólnie, widzowie, nie wiem czy pamiętacie, no była pisarką. I ja chcę, żeby wskrzesić ją za pomocą księgi życzeń, a żeby to zrobić, to trzeba jej wybrać właśnie aspirację związaną z pisarstwem. Autorka bestsellerów i my to jej bardzo szybko wbijemy, bo ona już najważniejszą rzecz, czyli 10 poziom ma. Więc sobie usiądzie tu do komputera i zacznie pisać, nie wiem, bajki dla dzieci, z których my nie będziemy zarabiali, bo nie chcę, żeby Patryśka dla nas zarabiała. W ogóle Sintra teraz nagrywa filmik modowy i nie wiem, czy to jeszcze złapie, ale ona co jakiś czas ubiera się w piżamę porodową i to jest mega słodkie, że ona pokazuje, o, w takim outficie rodzę dzieci, mam ich już 23. O proszę, dzisiaj mamy majówkę, moi kochani. Trochę smutne to jest, ale odkryłam, że większą sławę to my wbijamy, widzowie, jak właśnie na zwykłym komputerze, w serwisach społecznościowych aktualizujemy swoje statusy i robimy tego typu rzeczy, albo na przykład udostępniamy zdjęcie, niż jak nagrywamy filmiki. Ale w sumie tak jest w życiu, że nie każdy się nadaje do streamowania. Niektórzy na przykład lepiej się sprawdzają w nagrywaniu filmów, inni na przykład w TikTokach i tak dalej. A więc życie nas trochę zweryfikowało, żeby iść jednak w tą stronę, być taką influencerką instagramową niż YouTube'ową, jeżeli chodzi o Sintrę. Ale YouTube daje nam więcej hajsu, nie? I teraz co wybrać. Ale dostaliśmy zlecenie właśnie, żeby nagrać filmik z poradami kosmetycznymi i oczywiście to wykorzystamy. Nie wiem, czy widzieliście przed sekundą. Ej, Sintra ma ponad 1 milion followersów. To jest no takiej światowej sławy gwiazdą, powiedzmy, że jak Wersow, nie? Na Polskę. Ile ciuchów tutaj narzucała na podłogę podczas tego nagrywania. O, patrzcie, piżamę porodową znowu pokazuje. O,
Bart nauczył się siadania dzięki Patryśce, jak super! Ej, teraz możemy go pouczyć innych rzeczy. No dobra, więc mamy dzisiaj majówkę, widzowie. Jest godzina 13. I jedźmy sobie na jakiś urlop, czy na coś takiego. Wyjazd na urlop lub podróż. No właśnie, jednodniowy byłby idealny. Domownicy, bierzemy wszystkich naszych domowników. Gdzie sobie pojedziemy na ten urlop? O kurczę, nie wiem. Wiecie co? A, jedźmy sobie tutaj na bogato, szaleństwo i tak dalej. Chciałabym jakieś fajne miejsce z grillem, żeby był tam grill i tak dalej. Villa Salvadora. Tu wydaje mi się, że będzie okej. Jeden dzień. Lecimy, ale fajnie. Wiecie, że jeszcze nigdy nie byłam na urlopie z simami. W 100 dzieci challenge ogólnie rzadko jeżdżę na urlopie z simami. A niech mają od życia, nie? Zwłaszcza, że ja się wybieram, widzę, muszę wam się pochwalić ptaszynki we wrześniu na urlop. Gdzieś tam na jakieś do ciepłych krajów, żeby tak typowo poleżeć. Bo jak już gdzieś wyjeżdżamy zawsze z moim Łukaszem, to zawsze tak mega aktywnie spędzamy ten urlop. Ej, Patryśka jak się ładnie wystroiła. Dobra, i będzie fajnie, chociaż Sintra wygląda na przerażoną tym urlopem, ale ja myślę, że damy radę. Trochę nie pomyślałam, żeby spakować dla tego małego jakieś rzeczy, ale ja mam na szczęście ten tryb budowania, to ja mogę teraz kupić po prostu, to ja kupię i zostawię tutaj, żeby miały inne pokolenia. I tutaj też umieszczę takie widzowie zwykłe łóżko, żeby Ben miał gdzie przenocować. Myślę, że będzie fajnie. No dobra, więc pierwsza rzecz spełniona. Zabrałam was na urlop. Teraz trzeba zrobić ogień i ogólnie grillowanie. Uczta z grillem nad paleniskiem. O Jezu, takie rzeczy możemy zrobić? Ej, zróbmy coś takiego. A siostra, czy siostra może pouczyć małego jakichś takich fajnych rzeczy? Niech jak się cieszy. O Jezu, Sintra jakieś czary tutaj robi. To jest fajne w ogóle, takie bardzo widowiskowe, jeżeli chodzi o grillowanie. I teraz to będzie się samo w sumie robiło. A my możemy się zająć innymi rzeczami, to jest genialne. Ej, no i słuchajcie, ja nie odpuszczam, nie? Wzięłam tutaj Sintrze laptopa, no i każę jej trochę popracować, a potem Patryśka będzie pisała książkę, także trochę taka odpoczynek, trochę połączony z pracą. I oni sobie rozmawiają, spędzają czas tak super rodzinnie, a jest zupełnie inny klimat, ta dżungla, ej, super tutaj jest. A z ciekawości sobie sprawdziłam na Instant Gaming, po ile jest przygoda w dżungli, bo ostatnio rozdawali za darmo w ogóle przygodę w dżungli i dzięki temu też ja ją mam i jest minus 19%. To nie jest aż tak dużo, ale za to wyspiarskie życie jest aż minus 63 i bardzo wam polecam kupić, bo to jest jeden z moich ulubionych rozszerzeń do Simsów wyspiarskie życie na Instant Gaming, a linka macie oczywiście w opisie i w komentarzu pod tym filmem. Babcia się zajmuje małym, one sobie będą śpiewały karaoke, a siostra z bratem kopią piłkę, no po prostu Jezu, jak fajnie. Nie, nie dzieje się to. Zaczął się poród w takiej chwili. Sintra, nie mogłaś poczekać do jutra, jak wrócimy. A ja chyba będę zmuszona, żeby Sintra tutaj urodziła. Czyli co, ona nie będzie mogła urodzić na urlopie w takim razie? Bo ona nie może urodzić. Ej, no dobra, ja poczekam. Za 3 godziny. Dobra, zobaczymy, czy urodzi sama z siebie w takim razie. A jak nie, no to będziemy kombinować. Dobra, grill się zrobił. To wygląda jak wielkie gołąbki, ale to nie są gołąbki. Tak czy siak wołamy wszystkich do jedzenia. Bart w ogóle sobie poznał jakąś koleżankę i tutaj zawołał. W ogóle tutaj jakiś pies nagle przyszedł i się pojawił. Pacio się nazywa, przybłęda. Czemu ty krzyczysz na niego? Boże, weź go tam przywitaj. Jakbyśmy mieli slota w rodzinie, to byśmy totalnie go przygarnęli do naszej rodziny, ale mamy już Patryśkę i jeszcze pies. Nie możemy sobie na to pozwolić, bo Sintra nam się zestarzeje, bo nie będzie mogła zajść w ciąży i rodzić dzieci następnych. Swoją drogą, poród już jest na 0 minut, czyli ona będzie wstrzymywała swój poród, aż wrócimy do domu. To jest trochę straszne, ale no dobra, trudno, nie? Teraz Patryśka musi napisać aż 5 książek, więc ja każę jej pisać krótkie opowiadania. Mam nadzieję, że będzie pisała je doprawdy krótko. A Sintra się męczy i rodzi. Dobra, spróbuję położyć ją spać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Może rano, ale nie, ja w ogóle, wiecie co, to będzie straszne, ale ja muszę ją wysłać na miasto. Może poznałaby jakiegoś miejscowego, z którym byśmy zrobili kolejne dziecko, bo to jest taka, wiecie, okazja, nie? Sintra poznała 2 chłopów i nie wiem, wiecie co, wydaje mi się ten ciekawszy jednak od tego. Ten ma takie goryjce, jak często występują wszędzie. O, raczkowanie! Bart nauczył się raczkowania, możemy go teraz dorosnąć, widzowie. O Boże, co mu się stało? Widzieliście przed chwilą, co on zrobił? Przebrał się i tak dziwnie podskoczył. Położyłam po prostu Sintrę spać. Ona cały czas rodzi i tak szybko jej wszystko spada. Ale jakoś się pomieściliśmy. Dziewczyny śpią tutaj. Tutaj śpi Sintra z Bartem i z drugim synkiem. A ten pokój jest dla Patryśki. Ale Patryśka jest strasznym koksem, bo jest duchem i tak powoli spadają jej potrzeby, że ona w sumie nie potrzebuje spać, jeść ani nic innego robić, więc skupiamy się na tym pisaniu cały czas. Dzień dobry, wszyscy schodzą właśnie na śniadanie. Jemy sobie super śniadanie.
Zaraz wrócimy do domu, więc wysłałam jeszcze całą naszą rodzinę na miasto, żeby trochę skorzystali z uroków tego miejsca i na przykład zjedli jakieś miejscowe jedzenie. Nawet jest maluszek z nami. Ej, ten chłop jest super przystojny jak na Sima. Ej, Sintra musi go totalnie poderwać. Jak on ma na imię? George. Miłośnik zwierząt, żądny przygód, spoko cechy jak na przyszłego tatusia, prawda? Boże, Julan stoi za nami, ten, którego poznaliśmy wczoraj i chce, żeby Sintra została jego dziewczyną. Ja nawet go nie zauważyłam. Tak, rzeczywiście tutaj jest, on też może być późniejszym tatą, ale na razie bardziej mi się podoba ten George. Mikołaj do nas dzwoni, pyta, czy pójdziemy z nim na randkę. Może po prostu nie odbiorę od niego, bo właśnie tutaj wymieniamy się numerem z naszym nowo poznanym chłopem. I on naprawdę jest śliczny, jak na Simów w Simsach, którzy... nie są stworzeni przez nas. Kolejny przystojniak, co się tutaj dzieje, nie? Ej, my na wakacjach więcej przystojniaków poznaliśmy niż przez całe życie Sintry w miejscu zamieszkania. Też tu bylec. Idziemy go poznać, będziemy mieli już dwóch wspaniałych tatusiów. On ma na imię Ricardo. Ja już widzę te dzieci z tymi Simami. Dobra, jestem podjarana, wracamy do domu w końcu. Z urlopu od razu do szpitala na porodówkę. Tak właśnie trafiliśmy, wzięliśmy ze sobą Różę. O, Sintra od razu idzie rodzić. Róża, a ty? Aha, ty będziesz jarła. No, w sumie po co masz się zrażać, nie? Dobra, jesteśmy tutaj. Doczekaliśmy się dziecka, a ja już nie mogę się doczekać kolejnego z tymi nowo poznanymi Simami. A jaki w ogóle fajny ma warkocz Sintrunia do tego porodu. Jaki ładny. To dziewczynka, jak ma mieć na imię? Oczywiście przeglądam wasze komentarze i propozycje imion spod mojego ostatniego filmu. I na maksa podoba mi się imię Kira od Sernik 145. Dzięki ci ptaszynko sernikowa za propozycję tego imienia. Kira mi się kojarzy też tak egzotycznie. A przecież ona się zaczęła rodzić w egzotycznym kraju. O, i tylko jedna dziewczynka, to bardzo dobrze, no bo nie mamy za dużo miejsca w rodzinie i nie chciałabym teraz bliźniaków albo trójaczek, co gorsza. Więc fajnie nawet, że jedno dziecko. Nie wiedziałam, że będę się kiedyś cieszyła z jednym. Ale Sintra ją olała, nawet jej nie przyszła przytulić, tylko wyszła. Ej, Sintra, czy ty masz jakąś poporodową? No byski to i pierwszy raz się zdarzyło, żeby Sintra olała dziecko i poszła sobie do poczekalni nagle. Ale jest chyba szczęśliwa, więc mamy nadzieję, że nie jest to jakiś początek kłopotów naszych. Tymczasem jednak musimy wydać te książki od Patryśki, żeby wbić tą aspirację. No dobra, więc ja to zrobię, ale pieniądze, które dostaniemy za tantiemy z książek Patrycji, będę po prostu przelewała na konto wnuków. O, może coś takiego zrobimy. O, i tym samym Patryśka osiągnęła sukces, jest autorką bestsellerów i teraz będzie mogła napisać tą księgę życia dla siebie, która ją wskrzesi. Ej, mam nadzieję, że będzie to możliwe. Jest księga życia. Uwiecznij życie Sima w epickim poemacie. Robimy to. A ja tutaj Kirze i Sinsze robię małą integrację. Ja patrzę, gdzie są dziewczyny, a one pakują. No dobra, czas, aby Bart dorósł. W końcu. Bardzo się cieszę, bo nie lubię tego wieku. On jest taki wymagający, ale z nim poszło akurat łatwo. Często mnie pytacie, jak dorastać w takich challenge'ach niemowlaki. Ja po prostu robię to wtedy, kiedy one nauczą się same pełzać. Nie chodzić, tylko pełzać. Już nie przesadzajmy z tym chodzeniem. A jak po drodze nauczą się innych rzeczy, no to bardzo dobrze. Ej, i co z tobą? Ej, będziemy musieli ci okulary założyć, bo mi się podobało, że miałeś takie słodkie okulary. O, i będziesz czaniołkiem, idealnie. Witamy w naszej rodzinie, Bart. Jak ty słodko wyglądasz. Ej! Co on tu robi? On przyszedł tutaj sam siebie. Nikt go tutaj nie zapraszał. Ej, musimy się udać z nim na randkę w takim razie. Czy Sintra zostanie jego dziewczyną? Ej, przepraszam bardzo, ona nie może. On płacze, ale mi go szkoda. Czekaj, czekaj, przeproś go czy coś. Eleganckie przeprosiny. To nie tak, po prostu my... O nie, oni mają teraz na minusie. Ej, bierzemy go na randkę za chwilę. Czyli w końcu się... Czyli wyjaśniło się w sumie samo z siebie, kto będzie następnym tatusiem w kolejności. Myślę, że on jest świetną partią i jest sero przystojny, jak na takiego Sima stworzonego przez grę. Drugorzędna gwiazda, tak! Udało się Sintra, zdobyła kolejny poziom sławy właśnie pracując. O Boże, jesteś historyczna. Weź nagraj szybko jakiś film. Ej, Patryśka napisała książkę. Co za osiągnięcie? Patryśka napisała książkę. Książka została przeniesiona do jej wyposażenia. Jest tutaj. I teraz widzowie, ona ma wartość tylko 23 simolony swoją drogą. Umieściamy ją na blacie i ja sobie stworzę z dwie kopie. Ej, zawsze się przydadzą w razie czego, hehehe. Umieram. Trzeba uwiecznić epicką sagę i tutaj muszę wybrać Patryśkę, ale okazało się, że Patryśka nie może wybrać sama siebie. Musimy mieć jakiegoś innego Sima, który ją wybierze, czy jakiegoś Sima, który osiągnie 10 poziom umiejętności literackich, a to oznacza, że będziemy musieli zrobić z jakiegoś naszego dziecka prawdziwego literata i ja zastanawiam się z jakiego. Zostawię już bliźniaczki, ale na przykład myślę, że Ben by mógł się do tego nadawać, widzowie, bo on jest jeszcze młody, ma jakieś tam umiejętności
motoryczne nawet, więc Patryśka z swoim wskrzeszeniem niestety będzie musiała poczekać. O Boże, ja totalnie zapomniałam, że to działa w ten sposób, no trudno. Chyba wytrzymasz jeszcze tydzień, Patryśka. No cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak wziąć Simkę na randkę z tym przystojniakiem, który od 2 godzin zalewa się łzami w naszej kuchni. On jest tak załamany, że ona mu odmówiła, że to jest aż... Ja już nie dowierzam. Ale to chyba oznacza, że to może być naprawdę prawdziwa miłość, skoro on się tak przejął i specjalnie przyjechał za Sintrą tyle kilometrów do zwykłego simowego miasteczka z tej krainy przygody z dżungli. Niesamowita historia miłosna. A my widzimy się nie w następny poniedziałek, tylko w jeszcze kolejny, bo do końca wakacji 100 dzieci challenge są co 2 tygodnie, a potem już wracamy w każdy poniedziałek standardowo. Z tej strony Pia, trzymajcie się kochane ptyszynki, zostawcie łapeczkę w górę, jak wam się film podobał i pamiętajcie, żeby pisać propozycje imion dla naszego nowego dziecka, już będziecie mogli sobie mniej więcej wyobrazić, jak ono będzie wyglądało w połączeniu Sintra z tym przystojakiem. Hejka!